Miłość, miłość w Zakopane. Polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłościarze twoje oczy, rozpędzone jak motocykl. Hej, wypijemy syczkie drinki jasno. Cześć, jestem Kasiulcia i witam was bardzo serdecznie w 16 już odcinku Patrodzinki. Dlaczego wyrzucasz nasze sporze? Kosmo. Jee. Ze mną oczywiście Kosmo, rzucający. Jestem, witam. Tak. Ojo, czemu mnie zraniłeś? Ja teraz nawet pięknie nie umiem się poruszać. Słuchajcie, bo stała się rzecz dość tragiczna. Nie, posłucham Pola? Nie. A mianowicie chciałam posadzić tutaj nasionka, a dziecko się wykluło. Także Jessica, nie, Karyna, poznajcie Karynę. Tak wygląda, o, prawym klikam. Gdzie ona jest? O, za to, za mną. Co taka skoczna? Także tak wygląda Karynka, zobaczcie, przepięknej urody. Ja ci jak skaczę i taka kolorowa. I ma opaskę na włosach, tak jak Karyna, także wszystko pięknie, ładnie. No mówię, chciałam posadzić prawym przyciskiem nasionka, dziecko miała w ręku i kliknęłam i się wykluło. No niestety, tak było. Także tak, idziemy teraz do domu, zjemy kolację, ponieważ jestem bardzo głodniulka. No a następnie to, co zrobimy, to dziecko zmajstrujemy. Co ty na to? Oczywiście. Idzie ta dziewczynka za mną? O, już tu jest. Set home. Move freely. Proszę bardzo. Ja idę do kuchni. Wezmę sobie... Ale chociaż mam... Ulkona jest. 19. Dobra, to ja czekam już na ciebie w jadalni naszej. Czekaj, jeszcze jeden. No taki jeden ziemniak. O, ziemniak i marchewka zdobyta. Także idę sobie tutaj usiąść w naszym stole. O, proszę bardzo. I skonsumujmy sobie ziemniaka. Czy ty masz też coś do jedzenia? Czy jesteś głodny, ja czy jestem nie? Jestem najedzony. No tak, to bym ci przydał marchewkę. Na przykład trzeba zjeść. Możesz tak, mięso zjedz, warzywa zostaw. Dałam ci marchewkę, niestety. O, patrz, jak ona już urosła, czy ona taka zawsze była duża? Ona lewituje nad tą... Ja pierdzielę. To nie wygląda dobrze. Karyna, dobra, nie mam pytań. W ogóle Karyna z Jessica, kumpelki największe. Zobaczcie, tu Jessica, tu Karyna. Nieźle. Dobra, chodź Kosmaczku, idziemy robić Baby Borna. Co ty na to? Idę robić Baby Borna z tobą. Oczywiście, jak zawsze, zgodny jestem na taką opcję. Proszę, no to bardzo. Wskakuj, że tam na łóżko i ja ciebie kliknę. Skakam. Proszę bardzo, have baby. Yes. Boy, to teraz twoje imię. Boy, no to może Brianek, jak jest już Jessica, to i Brianek. A jak mogę napisać? Brian czy Bry? Jak napisać Brian? Brian? Nie, nie pisuję. Bri... Jak się pisze Brian? Brian. Ja napiszę Brian. Dobra, no więc mamy Briana. Don. Tutaj do polulania troszkę i myślę, że możemy powoli... Czy to jest noc do spania, czy nie? Zobaczmy. No jest noc. No to jest noc, możemy się spać. No więc lecimy, słuchajcie. Przepraszam. Ja drzwiami dostałam. Dobra, lecimy spać. Zauważyłeś, Kosmo, że zawsze kładziemy się na tych samych łóżkach? W sensie ty na jedno, no, a ja na drugim? To widocznie już swoje strony mamy obrane. Także dobra, dziecko oczywiście w łapkach. Idziemy Kosmo. Aha, jeszcze to chciałam ja pokazać wam, moi drodzy, to, że nie ma tutaj już tylu dzieci, co widzieliście u Kosmaczka. W sumie jest jeszcze tutaj do wyprowadzenia Tereska, więc zrobimy follow me Tereska. Tutaj jeszcze jest jakaś Rosalyn. Nie wiadomo, kim ty jesteś, i? Więc też follow me. Nie wiem kto, ale follow weź me. Weź go też. O, tutaj jest mały. Kto to jest? Nie wiadomo kto. O, to jest nasz wnuk chyba, bo nie mogę go kliknąć. Zobacz. Aha. Arturo, the child. Arturo, dobra, także wywalamy osoby, które nie są w żaden sposób tutaj potrzebne, bo już są dorosłe i wywalimy ich do wioski. Wszyscy wyszli, bo chciałabym drzwi zamknąć za wami. Oj, co? Tutaj jakaś się stworzyła wioska, zobacz, Boże Święty, co tutaj się stworzyło. Pokaż, gdzie jesteś. W którą stronę? No we wiosce. Ale w której, w dzieci wiosce? Tak. Idę tam. Tutaj już w ogóle wszyscy żyją własnym życiem. Patrzcie, wszyscy wychodzą sobie na zewnątrz. Na spacerku. Chodźcie tutaj ci, co ja was followuję. Boże, czy to jest ksiądz? Z krzyżem na piersi, tam był jeden. Set home. Gdzie? Move freely. No zobacz, o tutaj, ten z kajdanem. O ten, on z przodu ma krzyż. Patrz się na typa. A to może jest ksiądz? Stanford the Cleric. The Cleric. Ja! Okay. Set home, mamy nad księdza, patrzcie. To jest nasz wnuk. Set home. To jest nasz to wnuk? To jest Father Tadeusz, zobacz. Pokaż, Father Tadeusz, faktycznie, to jest nasz wnuk, jest księdzem.
Jaka babcia mogłaby sobie coś lepszego wymarzyć? Powiedzcie mi, chyba żadna. Każda babcia chciałaby na pewno, żeby jej wnuczek był kurde księdzem. No dobra, czy ktoś jeszcze za mną łazi? Czy to już jest wszystko? Ma wszystko. Tutaj patrz, jakieś małe mini dziecko, baby boy, chodź. Czy ktoś dopiero się wykluł? Czy to jest też nasz wnuk? Albo może nawet już prawnuk? Merlin, jak się nazywasz? Chodź tu, nie ruszaj się, jaki skoczny po drzewach chodzi. No nieważne. Łazi po drzewach. Taki malutki. Fajnie tutaj macie ludzie. Trzeba będzie więcej jeszcze domków im postawić gdzieś tam z tyłu, bo trochę tutaj mało tych 6 domków, ale to w przyszłości. Ja myślę, że to, co możemy zrobić, to może, nie wiem, czy jajka pozbieramy, czy co porobimy, Kosmo. Trzeba też skosić pole. Może pozbierać Jarka? Jarka. Pozbieraj jedynie Jarka. Możesz pozbierać jajka i możesz... możemy Martynkę naszą odwiedzić też. Właśnie. Nie wiem, czy widzieliście już o kosmaczkę. Jeżeli nie widzieliście, to zaraz zobaczycie u mnie, co tam się stało z Martynką. Jeżeli pisaliście... Jak jesteś dziewczyną? U kosmaczka na odcineczku, jak zrobić zastrzyk, to wiedzcie, że myśmy tego jeszcze nie czytali, bo my nagrywamy odcinek po odcinku tym razem. Ogólnie zawsze tak nagrywamy, bo wiecie, później jest live i tak dalej, więc odcinek po odcinku jest najlepiej nagrać. Dobra, chodźcie, weźmy sobie, że tutaj pozostawiam te zboże. Nie wiem, gdzie te zboże mogę zostawić. Gdzie tu jest skrzynka do zboża? Na górze. U góry, tam no. Trzeba większą zrobić kosmaczku, bo no nie tą skrzynkę, bo to jest malusia. A co to za 4 nasiona arbuza? Czy ja to mogę posiać? Możesz. Patrzcie, nasiona arbuza. Skąd mam nasiona dyni, arbuza? Buraka? To nie było w skrzynce. Pamiętasz, jak znaleźliśmy kiedyś na skrzynkę na tym, na live'ie tak, i tak. Tam było w tej skrzynce takiej? Na live'ie kiedyś znaleźliśmy w kopalni chyba skrzynkę, tak? I tam było, także zaraz spróbujemy to posiać, ja trochę mam emocje. Tylko chciałabym wszystko wywalić z rąk, musimy więcej skrzynek do magazynu się w końcu przenieść, bo już nie wiem co, gdzie mam kłaść. O, tutaj mięso zgniłe. Zgniłe mięso też musimy się wybrać do wioski i potargować, zobaczymy jak nam to wyjdzie, więc ja wezmę to mięso, zaraz może byśmy się udali, co ty na to kosmaczku? Oczywiście. I zobaczymy jak nam to wyjdzie, bo to co chciałabym zrobić to zmieścić się w kuchni. O, udało się. I jajca wypakować wszystkie. Bo jajców troszeczkę dużo mamy, tam jeszcze i tak nie wszystkie są. A jak pozyskać takie nasiona na przykład od buraka? Teraz jak będziemy je zasadzimy, to chyba już będą cały czas, no nie one? Czy ty tutaj tak już skosiłeś te pole? Nie, jeszcze tak, znałem troszeczkę nowych. Dobrze, no to kośmy tutaj. To są ziemniaki. Także skośmy trochę tych ziemniaków. Ja spróbuję tutaj zasadzić to, co mamy, czyli w pierwszej kolejności nasiona arbuza są 4. Kasiu, tylko teraz tak, uwaga. Nasiona arbuza sadzi się tak, o Jezus, w sumie, zostaw te już 2. Co? Bo nasiona arbuza sadzi się tak, że muszą one, arbuz wyrasta na tym klocku tutaj, o, na tym, którym ja teraz podstawiłem. Aha. Wiesz? Tak to, i dynia tak samo rośnie, a tego nie możesz sadzać obok siebie ich, rozumiesz? Nie. Czyli daj tutaj 2 dynie, tutaj daj 2 dynie. Ale ja, a dynie, a gdzie są te 2 arbuzy jeszcze? No bo ja je zepsułem. Naprawdę? Tak. Inaczej by nie wyrosły? Nie. To czemu mi tego nie powiedziałeś od razu? Przepraszam. No nie. Zresztą. To teraz zresztą, o. Dynia tu. I one teraz tu wyrosną, a tu masz ziemniaczki posadzić. A buraki? A, to możesz buraki dać, no dajesz buraka. No nie. Burak rośnie normalnie. Mamy tak dużo tych buraków, co są dalej. To też buraki, czy co to jest? Tak, buraki. To są ziemniaki. No, ale ja mam w ręku buraki, więc tutaj wszystko będzie buraczane, tylko zbierzmy to. Kurde, to ja nie wiedziałam. A jak ktoś nie wie, no to co by mu nie wyrosły w ogóle? Teraz no. To smutne. Także posiejmy to. Jestem strasznie ciekawa, jak będą wyglądały te arbuzy. W życiu nie widziałam arbuza w tym... W Minecraftcie. Minecraftcie. I też trochę trzeba skosić. Tam możesz dalej dokosić, kosmaczku, pole. Do końca. Dobra, koszę. A ja tu posadzę jeszcze buraczki i pójdziemy zaraz do kościółka, zobaczymy jak tam nasza Martynka, czy trochę podrosła i też warto by było jeszcze jej jedzenie zostawić, bo pewnie już swoje... Nie sadź, nie sadź, nie sadź! Teraz już się sadź, bo chciałam buraki wszystkie wysadzić. O jajcu randomowe bierę. Jak tam nasze dziecko? 7 minut, tak. Lecimy. Patrzcie typa, chodzi nam po polu, no jak śmierdzący. Te kozy jak beczą. Ty tam pozabijałeś trochę tych kóz, nie? Tak. Owiec? Boże, patrzcie, rzeźnik jakiś. O, dziecko poszło randomowo. Jezu, jakie to jest fajne, że te dzieci tak łażą i to są nasi wnukowie. Wnucy? Nasze wnuki. Mamy jakiś ziemniak, taki zwykły. Ziemniaki i damy do jedzenia. Wyjdź, typie! Widzisz, że kosze. Jakiś typ tutaj chce wejść. No idź, jak taki jesteś. Do Martyny. Myślisz? No idź, typie! Patrz, poszedł teraz, już nie chce.
Gdzie ona? Boże, to ty! Jest Martyna. Gramy chleba. Martynka. Chleb, Martyna i marchewę. Masz ziemniaczki, dwa dla ciebie. Jajko jedno ci przyniosą, żebyś sobie mogła jajecznicę w konfesjonale zrobić. Trujący ziemniak. A może trujący ziemniak ją uleczy? Dajmy jej. Nie wiem. Patrz, wzięła od razu. Ochoczo jednego ziemniaka skibnęła. No. Dobra, to żegnaj Martyna. Już cię. Boże, Martyna. Zabudujmy. Zalotnik jednak się wycofał, tylko kamień został rozburzony do jej drzwi. Tam powiedział, sayonara, bitches, ja tutaj nie sprzątam, idę stąd. Tak było, tak było. No i co, Kosmaczku? Chcę zobaczyć tego dzieciaka. Madeline the Child. Nie można jej kliknąć niestety, ale nazywa się Madeline, także taką tutaj Madeline mam. Także tak. Także tak, no o ile jajców, chodźcie, ja zbiorę te jajca. O, no i co, słuchajcie, będziemy robić. Będziemy czekać jeszcze chwilkę, aż wykluje nam się następne dziecko, czyli Brianek. I może zmajstrujemy jeszcze jedno, co to Kosmo na to. I na tym będziemy wtedy kończyć odcineczek. I ja muszę jeszcze młyn pokazać u siebie, bo to jest hit. Zobaczcie, przepiękny młyn autorstwa Kosmaczka. Tak, Kosmaczku? Przecież ja go nie zrobiłam. Zbierzmy jajca. Dobra. Dobrane. Czy jest sens rozmnażać? Nie zrobiła. No, czy jest sens rozmnażać te kurczoki? Już chyba nie, nie co? Nie ma sensu. A z krówkami? Jak nasze dziecko? Ile minut ma? Już ci mówię. 9. Za minutę będziemy ją wykluwać, także myślę, że już możemy powoli do domu się udać. Jak tam moje buraki, ziemniaki? Jeszcze nic się nie zmieniło. Jakiś typ pilnuje nam pola za wzięcie, nie wiem. Czemu ty wchodzisz w kask, że ktoś będzie wglądasz? W dresach, a na głowie masz kask. Bo nie miałem gdzie go schować, sorry. Musiałem go schować na głowę. Pies. Idę zobaczyć jeszcze do dzieci na chwilę, czy tam nic nowego się nie podziało. Ajona jest tutaj. Też jest Ajona, czy ty nie jesteś jakąś wnuczką naszą? Nie mogę cię kliknąć. Można nią kliknąć. Nie można. O, patrzcie jak pusto. Nie ma dzieci. Oj, pewnie przyjdą jeszcze. No, musimy więcej robić dzieci teraz. Dobra, spróbujmy wykluć to dziecko tutaj. Może się już uda. Nie, jeszcze minutka. Jeszcze minutka. To chodź, zrobimy następne. Czy nie można? A nie, nie możemy. No, nie następne możemy. Będę tutaj klikać, aż się wykluje. Czy się właśnie ściemnia? O, wykluł się po drodze. Wypuściłam go z rąk. Brian! Brian from the jungle. Zobacz, jaki Tarzan. Chociaż on bardziej wygląda mi na takiego kowboja niż na Tarzana. On taki, wiesz, skórzana kamizelka. Zobacz, cowboy. No, troszkę tak. Ustawia się mu set home. Tak właśnie to zrobiłam. Set home. Mów, really, on już ma. Także myślę, że na dobranoc odcinkowe możemy sobie zrobić Baby Borna. Także Kosmo, skikaj w tym kasku na tutaj na łóżeczko. Ja klikam have baby i mamy boja, także i jedna. Boja, patrz, tu mnie boja, dziewczynka, u ciebie dwa boje. No, masz dobra, jakiś pomysł? Dobra, imię dla boja. No dawaj, dawaj. Może niech będzie Kacper Junior, Katarzyna Junior była, niestety umarła, niech będzie Kacper Junior. Boże, teraz nie powiedzieliśmy tego. No. Słuchajcie, na live'ie ostatnim byliśmy w kopalni. Na live'ie wykluliśmy Katarzynę Junior i będąc na live'ie na czacie pokazało nam się komunikat, że Katarzyna Junior nie żyje. Nikt nie wie, co się z nią stało, dlaczego została zabita, no ale akurat Katarzyna zginęła. I na tym samym live'ie również Martyna została opętana, także to był jakiś dziwny, pechowy live. Nie wiem, czy to był 13? Nie, to chyba był 10. Tak? Nie, no 10. Ale to było po piątku. To było po piątku. Także no, niestety, tak się stało. Dobra, kochani, słuchajcie, my w takim razie możemy się powoli już z wami żegnać. Dziękujemy bardzo za oglądanie. O, Kosmaczek w swoim kasku. No i co, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa! Pa.